Ciekawe jest to, że Herling Grudziński najczęściej interesuje się literaturą dwudziestowieczną, natomiast jeśli chodzi o malarstwo, on właściwie pomija to malarstwo najnowsze. No, być może nazwisko Modiglianiego, które pojawia się kilkakrotnie w jego dziennikach, można by tutaj wymienić. Natomiast on głównie interesuje się malarstwem dawnym. I z jednej strony jest to związane z tym, że kiedy on przyjechał do Włoch, on to malarstwo odkrywa, ale z drugiej strony mam wrażenie, że on w tym malarstwie dawnym odkrywa taki dużo bardziej interesujący dla siebie potencjał literacki. I na przykład, kiedy opisuje jednego ze swoich ulubionych pisarzy, malarzy, Piero della Francesca, to wybiera szczególne dzieła i to są zawsze dzieła religijne, natomiast on stara się je czytać w taki ludzki sposób. Pisze o biczowaniu Chrystusa, ale pokazuje tak naprawdę jakby, że to jest opowieść o obojętności świata, więc nie czyta tego wyłącznie w kategoriach religijnych, ale stara się w tę historię malarską zawsze, z tej historii malarskiej zawsze wyczytać jakiś wątek taki ogólnoludzki. Jest taki obraz, taki fresk właściwie, który bardzo fascynuje Herlinga Grudzińskiego, to jest Madonna del Parto. To jest obraz brzemiennej Madonny, też namalowany właśnie przez Piera della Francesca. I z jednej strony on zestawia to na przykład z innymi postaciami Madonny, tak jak na przykład w Zwiastowaniu, Fra Angelica, czy porównuje to z przedstawieniami, które Antonello da Messina malował, ale on chce widzieć w tym obraz chłopki. Obraz Włoszki, która przeżywa tam to swoje macierzyństwo, która przeżywa to, że za chwilę będzie w bólach rodzić, że to jakby to wszystko się, to doświadczenie życiowe maluje się na jej twarzy. I on nagle zaczyna jakby włączać wątek biograficzny, że nawet jeżeli on nie mamy pewności, czy to jest malowana matka Piera della Francesca, to on by chciałby widzieć właśnie w tym wszystkim matkę Piera della Francesca, którą on sobie tak właśnie zapamiętał i którą tak przedstawia. Więc wszystko, co Herling pisze o malarstwie, on chciałby jakby ujrzeć w takich kategoriach ludzkich. Kiedy opisuje malarstwo Vermeera i zastanawia się nad tym zagadkowym malarzem tak naprawdę, to jakby zbiera nawet najdrobniejsze elementy jego biografii, żeby stworzyć jakiś kontekst do odczytania jego dzieł i pisze, że to jest malarz zatrzymanego czasu. Nie koncentruje się na tych takich jakby elementach, które najczęściej krytycy sztuki wyodrębniają, malarz światła, specyficzny sposób operowania kolorem Vermeera, czy też kadr, w jaki sposób on maluje te sceny z tego życia mieszczańskiego codziennego, ale on stara się jakby pokazać ten zatrzymany czas i pokazuje Vermeera jako tego, który nigdy nie wyjechał z Delft, jako tego, który był tak bardzo silnie przywiązany do swojej małej ojczyzny, do tego miejsca, w którym się urodził i z którym jest tak blisko związany. Więc ja mam wrażenie właśnie, że Herling jakby stara się we wszystkim ujrzeć człowieka i ujrzeć to zmaganie człowieka z rzeczywistością, które potem przekłada się jakoś na sztukę. Dlatego właśnie, kiedy pisze o Caravaggio, to też nie eksponuje tego malarza światła i cienia, tylko stara się pokazać, w jaki sposób on przedstawia cierpienie na twarzy człowieka, w jaki sposób przedstawia tą Madonnę, która znajduje się w muzeum w Louvre, jako taką prostytutkę, która została przez niego sportretowana, i Aleo jest właśnie obrazem tego zaśnięcia Matki Boskiej. I pokazuje, że ta biografia Caravaggia, to w jaki sposób jakby to jego życie doprowadziło do takiego, a nie innego, do takiej, a nie innej wizji człowieka. Więc mam wrażenie właśnie, że także w malarstwie, tej fascynacji malarstwem, jest tak naprawdę fascynacja jakby tajemnicą człowieka właściwie we wszystkich jego interpretacjach tych wielkich dzieł malarstwa nowożytnego europejskiego jest właśnie ten wątek obecny.